Oto jest, oto i nadszedł. A cóż takiego nadszedł? Haha. Ha. Pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca. Wiosnę w centrach ogrodniczych było już widać wcześniej, żeby z tego powodu, że można było zakupić takie oto um, pachnące narcyzy. O tym, że zbliża się Wielkanoc świadczą o to na przykład jeszcze nie pachnia, ale będzie pachniał, jacynty z akcentem U, w i pisanki. No więc tak. Spra tak jak mówimy, jak, na jaki kalendarz nie spojrzymy, to dziś jest pierwszy dzień wiosny. Dziela 21, pierwszy dzień wiosny. Tygodniowy poradnik działkowca. Cytat: Czy Ży życie ludzkie jest tylko snem? Zdawał się już nie jednemu i mnie również to uczucie stale towarzyszy. Ciekawe. Cóż takiego ciekawego? Poradnik działkowca zaleca nam, kalendarz działkowca zaleca nam na ten dzień. Można wysiewać na rabatach odporne na mróz rośliny jednoroczne, gipsówkę, eszolcję, czarnuszkę, groszek pachnący. Można już sadzić drzewy i krzewa owocowe. Zaczyna myślać warzywa odporne na niskie temperatury, pietruszkę, marchew, rzodkiewkę, żepły, cebulę, groch i bób. Och, można już widać, że przesadać zioła. Pierwsze cięcia odmawiające żywopłotów. Przyciąć e, późne powojniki i róże. I rozpocząć zdejmowanie osłon zimowych, wrażliwych roślin, na końcu rozgadnąć kopczyki. Rady dobre, ale tak naprawdę dostosujcie się do tego, jaka, jaka jest u Was zim, zima bądź wiosna. Całkiem pada śnieg i u niektórych z Was jest już zima, a u niektórych je, już jest wiosna. A co powie mu mi kalendarz ogrodniczy mojego pięknego ogrodu? Sprawdzamy. Marzec, marzec, marzec. Tak jest. Pierwszy dzień wiosny to także. Międzynarodowy Dzień Lasów. I w dalszym ciągu przycinamy krzewy i krzewinki ozdobne kwitnące latem, jak ta woła japońska, pięciornik krzewiasty, budleja i hortensje bukietowe. No to już wiadomo, dlaczego dzień wcześniej dokonywałem przycin przycinania drzewek owocowych oraz jagody Kamczackiej. Ale, no tak, pewnie większość was już wysiewy ma za sobą, a niektórzy będą. Ja mam przed sobą Tadam. Zdecydowałem się, że muszę sobie też wysiać na moje tu warunki balkonowo-domowe. Pomidory i paprykę. Oczywiście nasion i roślin zakupiłem więcej, ale to Wam pokażę za chwilkę. Zdecydowałem się tym razem. Wysiać sobie oczywiście tak samo pomidorki kotle, koktajlowe, nie kotletowe. Już mi prawie tak powiedziałem. Oraz paprykę czarną. A co? W zeszłym roku siałem papryki ostre. Teraz papryka czarna po całości. Czemu zdecydowałem się na paprykę Zulu? Ano właśnie, bo nietypowo w stosunku do innych jest ciemna, czarna, a jak się ją gotuje, robi się zielona. Więc tak. Papryka czarna Zulu to wczesna odmiana, plenna do uprawy w gruncie i pod osłonem. Czyli bardzo dobrze na warunki balkonowe będzie się nadawać. Ma liczne owoce, takie ciemne są, smaczny miąż. Termin wisiał to właśnie marzec. Będę ją potem przepikowywał i wystawiał. No właśnie, po zimnych ogrodnikach pójdzie na balkon. I będzie sobie obecować, więc jak wszystko dobrze pójdzie, zbiór powinien mi przypadać już tak od początku lipca. Pomidor drobny, koktajlowy, bajaja. Baczacz nie umiem czytać. Wybrałem go z tego powodu, że jest to pomidor koktajlowy, doniczkowy, zwisający. Siać go można. Tak jak powiedziałem, od marca, przynajmniej marca-kwietnia, więc zapewne niektórzy już mają sadzonki pomidorów i sadzonki papryki. Ja muszę zdecydować się, że muszą nie przemarznąć na balkonie. Nie mam tyle miejsca w ogrodzie i w, do, w domu, gdzie jest foliówka. To już są takie, ale w warunkach domowych decyduję się na pomidor gruntowy bajaja. Hm. Niechaj będzie. Tak, wiem, siew teraz, więc się macie kwiecień, siew go z końcem marca, na prawie blisko kwietnia. Będę tak samo przenosił go w maju, mniej więcej po 15, na balkon. I spodziewam się, że już tak samo, począwszy od może, no tak, lipiec, sierpień, a może już czerwiec, pierwsze pomidorki. Tutaj pomidory są nie za duże, ale za to jest ich sporo jest 80 gramowe. Z jednej rośliny producent zaleca, że można uzyskać nawet do 750 pomidorów. I tak podkreśla, że są doprawy w pojemnikach. Oczywiście są pomidory do bezpośredniej konsumpcji, do potraw. No to co? Nie ma co gadać, trzeba, trzeba zasiać. Najpierw, najpierw papryka, czyli Capsium Annum. Jeśli dobrze czytam. Tak, jest papryka słodka do uprawy, w, między innymi w gruncie zulu. A tak czemu? Do zulu od zulusów. Wysypiemy na rękę. Do zrobienia dołku wykorzystam takie oto narzędzie. I będę po jednej pod redukcji mieć możliwość, że będzie pikująca. Przekaz, będę sobie tutaj wsadzał. Teraz tutaj. Papryka fajnie wygląda w przetworach, ta czarna, kiedy się ją, na przykład, zrobi ją razem z czerwoną. Bo wy... jest wielokolorowa, w sałatce fajnie wygląda, ale tak jak mówiłem, poddawiana obróbce termicznej. Robi się z powrotem. Zmienia na kolor. O, jedno sianka uciekło. Siejmy następne. Zrobi się, robi się zielona te nasionek z powrotem. Nasiona mają długą zdolność schodzenia. Tutaj jest tam producent do 2023. Znaczy, że spokojnie będą chodzić. Więc papryka z zulu już pierwsza jest. Teraz czas wysiać pomidorki bajaja. Też się je po jednym. W opakowaniu tutaj pomidorki Bajas są firmy Cnos z Wilmorin. W opakowaniu, takim jak tutaj widać, w pomidory, znajduje się jeszcze jedno opakowanie mniejsze. Z nasionkami. Już sobie wcześniej przygotowałem i otwarłem. Jeżeli tu wysiewamy. Pomidorki to są drobne, więc myślę, że tutaj jak w przypadku papryki siałem po jednym. To tutaj po jakieś dwa nasionka będziemy siać. Także z takiego jednego opakowania naprawdę można sporo nasionek mieć. Także i tutaj spokojnie widzę, mogę je wysiewać jeszcze przez 2 lata. Tak samo delikatnie zagrzebujemy w ziemi. Jak będzie troszkę, jak się okazało, że wzejdą wszystkie i będzie za gęsto, to po prostu siewki przerzedzimy. O, a dlaczego w takich doniczkach? Bo takie doniczki zapewnią mi od razu, że będą przygotowane, będą tak jak już trochę popikowane. Teraz oczywiście po podlaniu, po zasianiu trzeba podlać, ale nie używamy konewki, żeby nie wymyć. Tylko użyjemy czego? Zraszacza, czyli przepraszam, spryskiwacza. Spryskujemy powierzchnię. Jakiś czas, jak przeschnie i tak nie wkiełkują Będę je sobie regularnie spryskiwał. No to co? Na uprawę domową pomidorki, bajaja i papryka zulu gotowe. Opakowania zaklejam, będę miał jeszcze spokojnie do wysiewu na przyszły rok. A zaraz zobaczycie, zamienimy kadr, pokażę wam, co jeszcze kupiłem, i co innego będę wy też. W, wysiewał bądź już wysiałem, a będą to, to, to ogórki, inne rodzaje pomidorów. No to co? Zmiana kadru i oglądamy. A więc Bosman, znakomita nowość, pomidor uprawy gruntowej o dużej pełności owocowania. A teraz sprawdzam, że ze mnie dla mnie klasyka poindoriantar. Deserowy pomidor bez piętki zdecydowanie zalecam. Skoro przechodzimy do nowości, to ciekawe w wyglądzie przypominający paskowane yy, pręgi pointer Tigerella. Nie znam, sprawdzę. I także kolejna nowość. Linia Profi, reklamana przez Legutko, akord F1, zalecany u pady szklarniowej. Też możliwość ocowania. Tą paprykę miałem okazję próbować jako deserową. Trzeba ją zasiać i przetestować w ogrodzie. I znowu sprawdzona klasyka, ogórek sadkowy Iwa. Kwitnie i plonuje bardzo obficie. Zalecam do uprawy szkarniowej. No i czemu nie wybrać do ogrodu kolorowych rzodkiewek? Bawmy się kolorami. Żółta, biała, różowa. Na talerzu ma być wspaniale. I taki zestaw: marchewka, rzodkiewka i rzeżucha. A czemu nie?